Cześć, jestem Simon, to kolejny odcinek Pucharu Świata PTSF4, czyli zawody na skoczni w Engelbergu. No i świetny Dawid Kubacki. Dwa razy drugie miejsce w tym pucharze. Zapewne może walczyć. No i odkrywca startowa. Drugi Maciek Kot. 18 Ziobro, 20 Sto, 27 Żyła i 34 Dawid Kubacki. Zaczyna skoki w Engelbergu. Andreas Wang. Wiatr, no, bardziej z tyłu, z boku. Coś takiego. Chyba trochę się za wcześnie wybił Wang. Oj, nie. To nie jest dobry skok Niemca. 123 metry. No i daleko. Maciek Kot. Może w końcu się obudzi. Może w końcu skoczy jakoś długo. Maciek. Lepiej od rywala. No to jest 125,5, oczywiście K125. Więc to nie są powalające loty. Hajbek. No i to już chyba będzie lepszy skok niż dwa poprzednie. Tak jest. Widać, że było. Widać było, że leci dużo wyżej. No lepiej się wybił, bo Kot z Wankiem trochę za wcześnie się wybili. Maksymoczki. Także skok powinien być ładny. No właśnie, no i już. Lepsze skoki Maksymoczki w tej chwili na prowadzeniu. Będzie Bresadola. No i ładna sylwetka w locie Włocha. Chociaż powinien być trzeci, tak jest. Na miejscu trzecim. Włoch. A teraz Mackenzie Bite Close. Oj, za pasywnie w powietrzu. No to nie będą najwyższe. No właśnie, 18 i w tej chwili 4. No, ostatni konkurs się w Lillehammer, ależ mieliśmy loty. Połowa skoków. No może 1/3 była bliżej rozmiaru skoczni, a teraz trudności są w wskoczeniu do punktu konstrukcyjnego. Pół metra. 2,5 metra dalej niż konstrukcyjny skacze Francuz. Markus Eisenbichler. Nie wiem, czy nie spóźnił wyjścia z progu Niemiec. Ale skok przyzwoity, około tych 131 metrów. Jest liderem. Sebastian Colredo. A więc słaby początek sezonu Włochów. Nie mogą się przedrzeć wyżej. O, teraz tam jakiś podmuch i Colredo praktycznie spadł. Ten Preutz. Najniżej sklasyfikowany ze Słoweńców. No i skok na miejsce czwarte. Andreas Tierne. Norwyk już w powietrzu, no i zobaczmy. Dobry skok Tierne na 132,5 metra. Jest oczywiście w tej chwili liderem. Daj Kito. A więc Japończyk, tam problemy w powietrzu. Ale oczywiście z awansem do drugiej serii. W tej chwili na miejscu drugim. Ale kilkopunktową przewagę ma Norwek. William Rhodes. Małe zaskoczenie, że Amerykanin jest tak wysoko w klasyfikacji. Przed Maćkiem, przed Wankiem, przed kilkoma bardzo dobrymi naprawdę zawodnikami. W tej chwili ósmy. No zobaczmy, jest jeden i to Eisenbichler. Hajbek. A teraz Kasajno. Nie wychodzą mu te drugie serie, jednak pierwsze skoki ma świetne. Czy będzie tak, także w tym konkursie Sai wydaje mi się, że trochę za agresywnie, no i może to nie być w drugiej serii. Jest w tej chwili 13 za Maćkiem Kotem przed Wankiem. Stefan Kraft. Z jakiej strony się pokaże Austriak? No skok około 130 metrów. I w tej chwili Roman Kubdelka. Tu już chodzimy w tą fazę lepiej skaczących zawodników. Cody w tej chwili około 130 jest na miejscu czwartym. Teraz coraz wyżej sklasyfikowani zawodnicy. Szybko idzie ten konkurs. Daniel Andretande. Wyszedł mu zbytnio początek, ale teraz ten skok to obrazuje to, co się z nim dzieje w tym sezonie.
16 na 17. 17 skoczków. Jan Ziobro. Siemestry na liście startowej drugi z Polaków. No i teraz ładnie przeszedł do drugiej fazy lotu Ziobro. Chyba za pasywnie. I w tej chwili na miejscu 7. Gregor de Schwanden. Reprezentant Szwajcarii. Dosyć ładny, spokojny lot. No to jest ok w tej chwili. Czwarty. Kamil Stoch. Trzeci z Polaków. Koniec szybko. Dosyć Polacy skaczą. W szybkiej kolejności Kamil. Ładnie ułożony w locie. I to będzie skok na miejsce w top 3. Tak jest. Jest w tej chwili drugi Kamil. 130 punktów. No. Tyle skoczył co stwierdzę. Najniższe noty. Kilian Paer. Piękny technicznie skok i on jest liderem. A jednak nie, jednak drugi. Już myślałem, no ten skok nie tak wysoko, co on 133,5 metra. Jednak o 0,7 przegrywa z Tiertnenem. A to niespodzianka. Jan Ahonen. Po 130 metrów fin. W tej chwili 15 z awansem z drugiej serii. Jevgenij Klimov. Lepszy od kolegi z kadry Maksim Oczkina. Ostatni konkurs nie poszedł mu świetnie, jednak teraz dobry skok. I w tej chwili drugi. Wszyscy się zbliżają powoli do Norwega. Peter Preutz. Zobaczmy jak skoczy Słoweniec. Słabo. Koło 125. W tej chwili 21. Mackenzie by Close w drugiej serii. Benson de Comsevoix, więc Francuz. Świetny ostatni konkurs. Nie wiem, czy nie był trzeci. Teraz skok także przyzwoity i w tej chwili na miejscu piąty. Szafuj nie skacze najlepiej, ale Sebuła naprawdę świetny. Koffler. Oj, wybił się bardziej z jednej narty. No widać, bo nawet nie wiem, czy nie spóźnił, jednak skok był całkiem niezły w tej chwili na miejscu 19. Piotrek Żyła. 27. zawodnik po pierwszej serii. Znaczy w klasyfikacji z numerem 27 oczywiście. Piotrek. 10 jest i w tej chwili 11. 27 raczej nie będzie. Dawid Preutz. No nadal nie może awansować do tego, do tej najlepszej piątki. Mieści się w 10, a teraz skok słaby do Mena Preutza. 21 z awansem, ale będzie strasznie daleko. Węgę. 7. klasyfikacji generalnej. Był na wyższej pozycji. Lillehammer, a teraz świetnie. W tej chwili 5. Węgier. Pokazuje, że skacze dobrze. Simon Amma. 6. w klasyfikacji. Reprezentant Szwajcarii. No widzę, że skacze najlepiej ze Szwajcarów. Teraz nie wiem, czy niezbyt pasywnie, chociaż skok dobry. W tej chwili na miejscu 6. Amma. Wojciech Stursa. Piąty zawodnik w tej chwili. Chociaż 16 dopiero dzisiaj. 11 kołderka, więc przed Wojtkiem. Władimir Zografski na miejscu 3. Klasyfikacji generalnej. No ale teraz skok słaby, no i to miejsce trzecie straci, bo 26. A stała jeszcze trójka, egzekwuj z Severinem Freudem. Świetnie skakał w ostatnim konkursie. Freund, oj. Świetne wyjście z progu i teraz daleko. No około 130 i 8. Kułacki. Drugi zawodnik w klasyfikacji generalnej. Ale teraz daleko. Dopiero 22. Stoch jest czwarty. A teraz prowadzący w klasyfikacji generalnej Richard Freitag. Freitag będzie ładny skok. No całkiem przyzwoity. Ale dopiero 24. miejsce. Dzisiaj odpadają Kot, Preutz, Kasai, Tandewan. Kamil Wiedrze, dobrzy zawodnicy. Pierwszy i drugi.
grając tam gdzieś w okolicach pierwszej dziesiątki, ale straci dzisiaj dużo punktów. Zaczynamy drugą serię. Mackenzie by close, 13,9 do lidera. To jest trochę mniej niż 10 metrów, a więc... Całkiem mało. Bite Claws 127 skoczył. 130, a 133,5 najdłużej. Killian Fire. Podmiot Zografski walczył tam. Pozostanie w top 3, ale chyba jednak mu się to nie uda. Druga seria jest. To jest dla niego bardzo ważne, ale jest bardzo daleko. Chociaż teraz pokazuje, że jest zawodnikiem, który będzie walczył dalej. Run na Misha Pui. Nie zaskakuje nas w tym sezonie Francuz, że im na początku niego, no jeszcze będą mamuty, jeszcze będzie czas, żeby sobie polatać, na przykład konkursy w Polsce. Więc spokojnie, no ale nie najlepiej. Dobry Kreutz. Także miał tam plany, żeby wejść do tej pierwszej piątki, bo trochę z niej wypadł. Ale w tej chwili 27, nawet traci pozycję Zografski przed nim. Jak tu ma o tym myśleć? Kopler też daleko. No i może wypaść Kofler z pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej, no zwłaszcza, że skok drugiej serii fatalnej w tej chwili jest na miejscu ostatni. Debresodola. Włoch, który no popsuł trochę po wyjściu sylwetkę, no i oczywiście w tej chwili na miejscu trzecim za domiarem Preuce. Richard Freitag, lider klasyfikacji generalnej. Freitag, no skok taki średni, ale w tej chwili jest liderem, no ależ noty, 3,19,5, 20,19. No wygrał technicznie. Jan Ahonen. Walczy o tą pierwszą dziesiątkę, no ale jednak nie udaje się do niej jak na razie wejść. Teraz skok przyzwoity, no i na miejscu drugim jednak. Przegrywa nutami z Freitagiem. Kubacki, dopiero 22 miejsce w pierwszej serii. Daleko Dawid, ale teraz będzie liderem. No ty średni, ale to wystarczyło, żeby o 70 wyprzedzić Niemca. William Rhodes. Naprawdę solidnie Amerykanin na początku, chociaż teraz psuje wybicie. No 20 po pierwszej serii tego miejsca nie utrzyma ponad punkt konstrukcyjny. Ale teraz dopiero 9, a więc przed Kofflerem i... Tylko Kofflerem. Stefan Kraft. Ex aequo z reprezentantem USA. Ale teraz będzie liderem. Ładny technicznie lot. No, 3,18,5 zostaną zaliczone. 132 metry Austriaka prowadzi. Coloredo. To miejsce Włocha byłaby już przyzwoite, ale teraz za pasywnie po wyjściu z progu. No i skok. Słaby. W tej chwili szósty. Cenę Preutz. Jemu trochę tych metrów by się przydało. W tej chwili mniej trochę niż 130 jest na miejscu czwartym. No Kraft prowadzi, Kubacki drugi, a teraz Wojciech Sursa. Reprezentant Czech wysoko w tych konkursach, ale on był już dwa razy na podium. W tej chwili siódmy, no tak samo jak Kubacki, dwa razy drugi. Jest najlepiej. Chociaż zyska dużo miejsc, Ziobro. Oj, oj, oj. Spóźnił wyjście z progu i będzie bardzo daleko Janek. W tej chwili 12 miejsce. Bardzo szkoda. Michał Hajbek. No musi trochę punktów zyskać, bo jest w tej chwili na miejscu 33. Sklasyfikowany. No ale dzisiaj na pewno te punkty wpadły na jego konto. W tej chwili jest liderem. Piotr Żyła, 14 miejsce. No i może on zaskoczy. Chyba się za wcześnie wybił Piotrek, no i niziutko, tak jest, on spadnie. Niestety spada Piotrek Żyła. W tej chwili 13 miejsce. Przed Jankiem Ziobrą, dwóch Austriaków prowadzi. Potem Kubacki. Kyle Maksymoczki. Świetny skok Rosjanina. Pierwszej serii. No teraz je tak dobrze, w tej chwili czwarty.
Roman Kołderka, 12 po pierwszej serii. I chyba zbyt pasywnie w pierwszej fazie lotu, no. W tej chwili szósty. Gregor Deschwanden, 11 miejsce. Przydałoby mu się ładnie skoczyć, Deschwanden. No i skok już przyzwoity, w tej chwili jest na miejscu drugim. No, dwa punkty około za Heibeckiem. Markus Eisenbichler. Skok poprawny, ale dopiero czwarty przed Dawidem Kubackim. Leki to dziewiąte miejsce, no. Kasai słaby skok. Nic dobrego nie prezentuje w drugich seriach ostatnio. Się w pierwszej zawalił i to całkiem wysoko i utrzyma to dziewiąte miejsce. W tej chwili jest liderem. No i może atakować tam. Naprawdę jeszcze lokaty. Freund, trzeci w klasyfikacji generalnej, ale jest najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z tych top 3 i tak zostanie. Oj! Nie! Zostanie tak w tej chwili 23, 132 metry. Co się tam stało? Freundowi, no. Niewiarygodne, nie wierzę w to nawet. Po prostu nie wierzę, leci sobie Freund. Za późno podszedł do lądowania. Warto obiło się o drugą. No i traci bardzo dużo, bo Kubacki w tej chwili szósty. Kubacki też zdobędzie jakieś punkty. Będzie powoli uciekał. Vincent de Combes-Savoie. Źle się wybił, skok bliski. 14. Simon Ammann, szóste miejsce po pierwszej serii. No pokazuje, że jest najlepszym ze Szwajcarów, że ma całkiem dobrą formę. I skok około 130 i w tej chwili drugi. A więc się cieszy Ammann. Wenger, piąty po pierwszej serii. To jest może jego szansa. Szansa na wbicie się do tej topki. O daleko rywale, jednak Wenger właśnie najlepiej w tej chwili siódmy. Za kolegów z kadry. No i Soch! 132,5 metra w pierwszej serii. Czwarte miejsce Kamila. No i nie. Niestety nie skacze aż tak dobrze. W tej chwili czwarty. Będzie najlepszym z Polaków dzisiaj. Ale to będzie najprawdopodobniej miejsce numer 7. Kilian Payer. Trzeci po pierwszej serii Szwajcar. Najdłuższy skok. W pierwszej serii teraz trzeci. A więc jednak nie. I to potem Ammann. Ayer. No i Evgeni Klimov. Świetny skok reprezentant teraz w pierwszej serii. Przecież teraz ile się wybija. Ojej! Ojej! Całe 125 metrów. W tej chwili 22 Klimov, a został tam tylko Stjernen. Prowadzi i to potem Ammann, Payer, Heibeck, Stoch i Deschwanden. Wysoko Szwajcarzy, wszyscy w dziesiątce. I co zrobi Stjernen? Skok ładny i wygra. Tak jest, on to wygra. Stjernen zwycięzcą dzisiejszego konkursu. Drugi to trzeci Ammann. Czwarty Payer, potem Heibeck. Szósty Kamil Stoch. 11 Kubacki. 27 Żyła. I 25 Żyła i 26 Ziobro. No właśnie są w tych okolicach 20 miejsca. Jeszcze Francuzi do szafuj, jak zwykle gorzej od Sebuła. Do Grabski najlepiej. Stursa też je zaskoczył. Ahonen. Ale Szwajcarzy naprawdę dobrze. Zobaczmy. Freitag prowadzi. Abba drugi, trzeci Kubacki. Ammann tylko jedno miejsce na podium. Raz trzecie. I widać, że skacze świetnie. Trzech Niemców. Czyli dziesiące. Miejsce Polaków. Trzeci Kubacki. 12 Stoch, 13 Żyła, 21 Janek Ziobro i 34 Maciek Kot. Zobaczmy Włosi. Często porównuje tych Włochów około 30 miejsca do pierwszej pójdzie wysoko w Sebuła, więc widać, że Francuzi nie mają takiej stabilnej tej kadry. Peter Preuss dopiero 19, no Niemcy 35, 23, potem jest 8, 7 i 1. Świetnie Szwajcarzy, 10, 14, tak jest, 14 i
drugie, dobra, ja się będę żegnał. Kolejnego odcinka i cześć.